Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii World of Tanks pojedynczej bitwy. Dzisiaj gramy sobie czołgiem KW-1, czołgiem 95 poziomu. Będę jechał tu na środek, żeby gdzieś stronę zaatakować, bo tutaj to ciężko będzie cokolwiek zrobić. Miałem takie sytuacje, nawet niszczycielem było ciężko, więc czołgiem ciężkim tym bardziej wjeżdżam tam na dół. Muszę jeszcze wykręcić, jest tylko jedna ciężka piątka, wszystkie inne czołgi ogólnie z górki, pojedynczo. A razem to może być problem. No i jadę, bardzo dobry czołg KW-1. Wjeżdżam tam na środek, zanim może zaczną mnie strzelać, uda mi się. Podejrzewam, że tak. Jednak tu na górę szybko można podjechać, szczególnie te T-67, które strzelają po 100 i mają 2-3 sekundy, góra 4-5 ładowania działa. Tyle mniej więcej co ja, ale mają więcej uszkodzeń, więcej penetracji. O, jest T-67, ale to tam niżej, tak? Tak. To tutaj 28 go zniszczy. I to aż tak go zniszczy? Bardzo ładnie, to 28 umie grać. Od razu jadę do ataku tego czołga. Te 28 rozwala ten czołg. Gotowe. Podjechał i jadę dalej atakować. O! Nie udało się zaatakować. No, już Matilda strzela. Matilda zwykle nie przebija, więc strzela z Golda. Ale nie udało się. Musiałem trochę bardziej wycelować. Gotowe, udało się. Może jeszcze raz? Nie, nie będę już strzelał. Bym trochę wyjechał, ale ten z tyłu czoł mnie stresuje. Nie udało się. Trzeba skupić się na tym. Jak wyjeżdża mi, to pada. Wyjeżdża? Nie udało się. Ale bym ją miał, tylko ktoś mnie uprzedził. T14, jedziemy i powinno się to wszystko udać. T14 na mnie jedzie. A my z T67 jedziemy kawalerią. I T14 pada. Czyż T14 bez problemu ściągam to kawukiem tym bardziej. Bardzo dobrze. Spróbuj mi podskoczyć, panie. I sytuacja, że mi z tamtej strony nie strzelali. Zaatakuję go od tej strony. Skryję się za wrakiem. I oddam strzał w sztuga. No kurde, jarta. Widzicie, to jest najgorsze, arta. Po pierwszej sekundzie, po trzeciej, jak mnie złotują i mnie strzela. No po prostu... Jitterskie to są te arty. No i właśnie. Już piąty raz tu bitwę nagrywam, ale po prostu nie wiem, co z tymi drużynami się dzieje. Jedne cheatują, drugie specjalnie przegrywają, nie wiem, co to ma być. No, ale tą bitwę jednak wstawię. Bo będzie kiepsko, jak długo nie będzie odcinka. Pewnie wam się nie podobało, ale może ja byłem mistrz i się z wami żegnam. Cześć.